Proszę Państwa, nie będę owijać bawełnę. Krótko nie będzie. Te 9 stron, co Pan Prezes Kuduk mówił, to właśnie ja. Widzę tutaj na sali przynajmniej 2 winowajców tego zjawiska, że krótko nie będzie. To są, proszę Państwa, nasi wspaniali młodzi lekkoatleci, którzy dzięki swoim systematycznym, ciężkim treningom i swoim nieprzeciętnemu talentowi spowodowali, że w tym roku sukcesów było co niemiara. A drugi winowajca to już był tutaj na scenie pan burmistrz Sawaryn. Dlaczego? Dlatego, że gmina Gryfino jest naszym głównym sponsorem. A wszyscy wiemy, że bez pieniędzy sportu się nie zrobi. Dlatego dziękuję tutaj z tego miejsca gminie Gryfino, panu burmistrzowi, bo gmina o nas dba, są pieniążki i dzięki temu mamy te sukcesy i dzięki temu mogę dzisiaj długo mówić. Stojąc przed Państwem w zeszłym roku, mówiłem, że rok 2017 był wyjątkowy w historii naszej gryfińskiej lekkoatletyki. Nasi zawodnicy zdobyli wtedy, w 2017 roku, 8 medali na Mistrzostwach Polski, podwajając niejako swój dotychczasowy rekord. Znając realia polskiej lekkoatletyki młodzieżowej, mówiłem, że taka sytuacja prawdopodobnie albo długo się nie powtórzy, albo wcale. No ale któż mógł przypuszczać, że te rekordowe osiągnięcia przetrwają tylko jeden rok? Ponieważ w tym roku nasi młodzi lekkoatleci zdobyli 10 medali na Mistrzostwach Polski, w tym 7 złotych. A jak dołożymy do tego medal młodzieżowych mistrzostw Polski, który w tym roku zdobył nasz wychowanek Piotr Leszczyszyn, który od tego roku startuje jako Śląsk Wrocław, to można by powiedzieć, że tych medali zdobyliśmy nawet 10,5. Proszę Państwa, proszę spojrzeć za mną na te tabelki, które tutaj się ukazały. One bardzo dobitnie pokazują jakby skalę tego sukcesu. Ta tabelka z lewej strony to są punkty zdobyte przez naszych lekkoatletów w współzawodnictwie sportu dzieci i młodzieży. Na czerwono 123 punkty w tym roku. Jest to rekord w 60-letniej historii Herbesa. Najwięcej punktów Aleksandra Kwiecień, 25,75 punktów dla Hermesa. Jak uwzględnimy, że powiat gryfiński w tym roku zdobył 263 punkty, a 123 punkty lekkoatletyka i dołożymy do tego 19 punktów gimnastyki artystycznej, to Hermes zdobył więcej punktów sam, jak wszystkie inne kluby pozostałe z powiatu gryfińskiego. Tabelka po prawej stronie. Tu mamy historię 20-letnią. Proszę spojrzeć od góry. 0, 1, 1. To są medale na Mistrzostwach Polski. A schodzimy na dół. Ostatnie 4-lecie. Hossa 4, 4, 8, 10. W tym 7 złotych po 2 medale. Piekarz i Kwiecień. Przez 20 ostatnich lat zdobyliśmy 44 medale na Mistrzostwach Polski, a w ostatnich 4 latach tych medali było aż 26. I znów muszę powtórzyć te same słowa, co mówiłem w zeszłym roku. Miniony sezon był najlepszym w historii naszej sekcji, a 10 medali Mistrzostw Polski to bardzo wyśrubowany rekord. I myślę, że przez wiele lat nie będzie osiągalny. No chyba, że w następnym roku. Nasz klub został sklasyfikowany na 2. miejscu wśród 29 punktujących klubów województwa zachodniopomorskiego. Znaczy klub, nie klub, tylko sekcja lekkoatletyki. Przegraliśmy tylko ze Szczecinem. 3 nasze zawodniczki uzyskały 1. klasę sportową. To jest Ola Kwiecień, Agata Piekarz i Weronika Stefaniuk. W sezonie 2018 Hermesiacy ustanowili 13 nowych rekordów klubowych, a co roku ustanawiać te rekordy jest coraz trudniej. 2 nasze zawodniczki, Ola Kwiecień i Agata Piekarz, są członkami kadry narodowej, a 6 zaplecza kadry narodowej. Gadomski, Jędrzejak, Stefaniuk, Ulaszewska, Zębik i Osińska. Rywalizację na najlepszego zawodnika w sekcji
wygrała 18-letnia Ola Kwiecień, związana z naszym klubem już 7 lat. I teraz pokrótce przedstawię Państwu nasze sukcesy w poszczególnych startach. Oczywiście zaczynamy od hali i oczywiście tylko te najważniejsze, bo tak musielibyśmy do rana tutaj siedzieć, a poduszki nikt z sobą nie wziął. Na początku lutego w Toruniu podczas halowych Mistrzostw Polski juniorów i juniorów młodszych wystartowało 9 naszych zawodników, zdobywając 4 medale. Agata Piekarz została mistrzynią Polski w chodzie na 3000 metrów w kategorii juniorek młodszych. Na tym samym dystansie Marcelina Osińska zajęła miejsce 2, co było też pewnym życiowym osiągnięciem, można powiedzieć, w naszym klubie, bo czegoś takiego jeszcze nie było, żeby 1. i 2. miejsce na Mistrzostwach Polski zdobyły zawodniczki z Gryfina. Paweł Gadomski był 6. w biegu na 1000 metrów juniorów młodszych, Bartek Trzciński 10. w biegu na 600 metrów juniorów młodszych i Adam Soldat 15. na 1000 metrów juniorów młodszych. Wśród juniorek mistrzynią Polski w trójskoku została Aleksandra Kwiecień. Weronika Stefaniuk zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski w skoku wzwyż. Michalina Zębik, o krok bliziutko od medalu, 4. miejsce w chodzie na 3000 metrów. I Marika Wójt, 13. miejsce na 60 metrów przez spodki. Świetny występ naszych zawodników sprawił, że sukcesem zakończyła się klasyfikacja medalowa mistrzostw. W zawodach wystartowali zawodnicy z około 300 klubów, a medale zdobyli przedstawiciele 78 klubów. Nasz klub w tej stawce dzięki 4 medalom, a przede wszystkim 2 złotym, sklasyfikowany został na świetnym 6. miejscu. Najważniejszym osiągnięciem, wydarzeniem w sezonie biegów przełajowych były oczywiście Mistrzostwa Polski, ale dla młodzików były to Mistrzostwa Międzywojewódzkie, bo Mistrzostw Polski się nie organizuje w biegach przełajowych. I podczas tych Mistrzostw Międzywojewódzkich nasi zawodnicy zdobyli 2 medale i uzyskali 9 punktów do współzawodnictwa ogólnopolskiego. Alicja Ulaszewska była 2. na 1500 metrów, Julia Wiczkowska 16. na 1500 metrów, Wiktor Jędrzejak 2. na 2000 metrów, Michał Zapart 7. na 2000 metrów, Ragan Kasia na 2500, 7. miejsce, Wiktoria Martynowicz 16. na 2500 metrów, Kuba Szachnowski 15. na 3000 metrów i Jurek Surdacki 20. na 3000 metrów. W zimowej scenerii w połowie marca w Żaganiu odbyły się Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. Nasz klub prezentowało 3 juniorów, Gadowski, pan Kratow, Kuba i Trzciński. Wszyscy pobiegli na dystansie 3000 metrów. Najwyższe miejsce zajął Paweł Gadomski, 8. miejsce, nieco dalej na 13. miejscu w biegu kończył Kuba Pankratow, a Bartek Trzciński sklasyfikowany został na 47. miejscu. W zawodach wystartowała też Nikolina Szurgocińska w klasyfikacji seniorek, zajęła 30. miejsce na 5000 metrów. I już jesteśmy podczas startów na bieżni. To są oczywiście starty najważniejsze, najdłużej trwające, bo jest to okres prawie półroczny, od kwietnia do października wzięliśmy udział w około, może nie w około, tylko dokładnie w 32 startach na różnych arenach w całej Polsce. Jeszcze przed rozpoczęciem startu ważnym wydarzeniem w tym roku był udział obu naszych kadrowiczek, Oli Kwiecień i Agaty Piekarz, w pierwszym ich życiu zagranicznym obozie kadry narodowej Monte Gordo w Portugalii. Pierwszy rekord klubu w nowym sezonie uzyskują podczas meetingu 12 maja w Świnoujściu Ola Kwiecień, skacząc w dalną odległość 5,84 i poprawiając swoje najlepsze osiągnięcie z zeszłego roku, oraz Weronika Stefaniuk, skacząc z wyż 1,69 i jest to nowy rekord klubu juniorek. 19 maja w Białogardzie znów Ola Kwiecień ustanawia kolejny rekord klubu. Tym razem rekord na 100 metrów juniorek wynosi 12,47 od tego momentu. Mistrzostwa, proszę Państwa, Mistrzostwa Województwa Juniorów i Juniorów Młodszych, które odbyły się tydzień później, na długo utknęły w naszej pamięci. W sobotę 26 maja nasi zawodnicy zdobyli sporo medali, uzyskali bardzo dobre rezultaty. Jednak to wszystko było tylko tłem
do wyczynu Agaty Piekarz, która wygrała chód na 5000 metrów, osiągając czas lepszy od minimum na Mistrzostwa Europy do lat 17. A więc po prostu dający jej prawo startu w tych prestiżowych zawodach. Na tych samych zawodach Alicja Ulaszewska poprawiła rekord klubu Młodziczek w biegu na 800 metrów i od tego momentu wynosi on 2 minuty 21.12. Podczas Mistrzostw Polski w biegach sztafetowych, które odbyły się na początku czerwca w Suwałkach, nasze juniorki, czyli zawodniczki do lat 19, zajęły 8 miejsce w sztafecie sprinterskiej 4x100. Dziewczyny startowały w składzie Małgosia Kowalczyk, Marika Wójs, Klaudia Szkudlar i Ola Kwiecień. 8 miejsce Mistrzostw Polski przełożyło się na 7 punkcików w punktacji ogólnopolskiej dla naszego klubu. 3 czerwca na Stadionie Orła w Warszawie Ola Kwiecień uzyskuje swojej koronnej konkurencji w trójskoku 12.44. Jest to drugi wynik w kraju wśród juniorek i jednocześnie kolejny nowy rekord klubu w tej konkurencji. Trzy miłe rzeczy wydarzyły się 16 czerwca podczas mityngu w Białogardzie. Ala Ulaszewska pobiegła 600 metrów w czasie minuta 40.13, szybciej od rekordu klubu Młodziczek, który wynosił minuta 40.6 i należał do Ani Pawłowskiej, Jankowskiej i był ustanowiony aż 34 lata temu. W tym samym dniu Paweł Pankratow zajął 8 miejsce w otwartych Mistrzostwach Polski w biegu na 5000 metrów. Zawody odbyły się w Warszawie. 3 wydarzenie to udział Oli Kwiecień w reprezentacji Polski juniorów w zwycięskim meczu międzypaństwowym Polska-Czechy-Węgry-Słowenia-Słowacja. Zawody odbyły się w czeskiej miejscowości Łyskow. Nie dość, że Ola spełniła swoje marzenie i wystartowała w koszulce reprezentacyjnej z orzełkiem na piersi, to uzyskała w skoku w dal świetny wynik, równe 6 metrów. Niestety nie mogła to być zaliczona życiówka, ponieważ zmierzono wiatr plus 2,3 przy dopuszczalnym plus 2, ale wynik, proszę Państwa, poszedł, jak to się mówi, w świat. Pod koniec czerwca na nowiutkim stadionie we Włocławku odbyły się 72. Mistrzostwa Polski juniorów w lekkiej atletyce. W czasie mistrzostw panowała fatalna pogoda, temperatura nie przekraczała 10 stopni i w takich warunkach nasze zawodniczki osiągały naprawdę bardzo porządne rezultaty, nawet były życiówki. Do Gryfina przywieźliśmy złoty medal Oli Kwiecień w trójskoku oraz 4. miejsce skoku w dal. Brązowy medal Weroniki Stefaniuk w skoku wzwyż. 8. miejsce Michaliny Zębik w chodzie na 10 tysięcy metrów i 13. miejsce Mariki Wójs w biegu na 100 metrów przez płotki. W klasyfikacji punktowej Hermes zajął 24. miejsce, a punktowało 166 klubów. W klasyfikacji medalowej Hermesa sklasyfikowano na 14. miejscu, a medale zdobywali zawodnicy z 66 klubów. Na początku lipca w węgierskim Gior odbyły się Mistrzostwa Europy juniorów młodszych, czyli zawodników do lat 17. Jak wspominałem, na tych zawodach wystartowała nasza chodziarka Agata Piekarz na dystansie 5000 metrów. Wychowanka Jana Podleśnego zajęła miejsce 18. Ale proszę Państwa, 18 miejsce na Mistrzostwach Europy i sam awans to jest naprawdę wielki sukces zawodniczki i trenera Jana Podleśnego. Ja tylko wspomnę, że Agata ze swoją życiówką, gdyby na tych zawodach uzyskała wynik w granicach swojego rekordu życiowego, to mogłaby zdobyć nawet brązowy medal. Po prostu się nie udało, nie poszło, nikt nie był z tego zadowolony, Agata na pewno sama nie była zadowolona, ale to były pierwsze mistrzostwa w tym roku, czekają ją je następne i na pewno będzie lepiej. Tak, jeszcze właśnie złapał ją jakiś tam wirus, który ją mocno osłabił, kaszlała, prychała, smarkała, jak to się mówi. Poszła, no i skończyło się, jak się skończyło. Jedziemy dalej. Tegoroczny krajowy czempionat w kategorii juniora młodszego, czyli tak zwana Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, odbył się na koniec lipca na pięknym, nowiutkim stadionie w Chorzowie, najładniejszym stadionie lekkoatletycznym w Polsce. Prawo od startu uzyskało 3 naszych zawodników, Piekarz, Osińska i Gadomski.
Nie zawiodła nasza faworytka, czyli właśnie Agatka Piekarz, która przystąpiła do rywalizacji, mając ogromną przewagę w umiejętnościach sportowych i do Gryfina przywiozła kolejny złoty medal Mistrzostw Polski, wygrywając skłód na 5000 metrów. Na tym samym dystansie na 5. miejscu chód ukończyła Marcelina Osińska z nowym rekordem życiowym. W swoim młodszym roczniku Marcelina zajęłaby 2. miejsce, więc należy liczyć na medal w roku następnym. Osiągając nowy rekord życiowy w biegu na 1500 metrów, Paweł Gadomski zajął świetne 6. miejsce. Do zawodów przystąpił z 9. rezultatem, więc jego start należy uznać za bardzo udany. Pamiętajmy, że Paweł w tym roku zmienił też kategorię wiekową, startował jako młodszy, a w swoim młodszym roczniku zająłby 3. miejsce. 4 sierpnia w Gdańsku Paweł Pankratow zajął 13. miejsce podczas Mistrzostw Polski w biegu ulicznym na 10 tysięcy metrów. 18 sierpnia w Chojnicach bezpośrednio po letnim obozie klubowym jeden z najzdolniejszych lekkoatletów młodego pokolenia, Michał Zapart, ustanawia rekord klubu młodzików w biegu na 200 metrów przez płotki. Sobota 25 sierpnia była bardzo miła, szczególnie dla naszej najstarszej chodziarki, Michaliny Zębik. W tym dniu w Gdańsku przy 53. Festiwalu Chodu o Puchar Poczty Polskiej odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorek w chodzie na 20 km. To bardzo długi dystans dla tak młodych zawodniczek i cieszy, że Michalina okazała się najlepsza i otrzymała prawo roszczenia tytułu Mistrzyni Polski oraz rekordzistki MKS Hermes na tym dystansie. W tym samym dniu w Szczecinie, w nieprzyjemnej deszczowej pogodzie, odbyły się Mistrzostwa Województwa Młodzików w lekkoatletyce. Nasi młodzi zawodnicy wrócili z 8 medalami. Na najwyższym stopniu podium stanęła Julia Wiczkowska w chodzie na 3000 metrów, Wiktoria Martynowicz na 200 metrów przez płotki i Wiktor Jędrzejak na 1000 metrów. 1 września w Białogardzie Wiktoria Martynowicz ustanowiła rekord klubu młodziczek w biegu na 80 metrów przez płotki. W Poznaniu 8 września odbyły się międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików do lat 15. To jedne z najważniejszych zawodów w lekkoatletycznym kalendarzu, ponieważ są to zawody punktowane w punktacji ogólnopolskiej, a to zapewnia odpowiednią frekwencję i dużą rywalizację. Nasi młodzi lekkoatleci spisali się świetnie, zdobywając 12 punkcików do punktacji ogólnopolskiej i 3 medale, 2 złote i 1 srebrny. A co najważniejsze, uzyskali 3 awanse na Mistrzostwa Polski. Złoto zdobyła Alicja Ulaszewska w biegu na 1000 metrów, także złoto Wiktor Jędrzejak w biegu na 2000 metrów i srebro Julii Wiczkowskiej w chodzie na 3000 metrów. I warto także wspomnieć o kolejnym rekordzie klubu młodziczek Wiktorii Martynowicz, tym razem w biegu na 200 metrów przez płotki. Mistrzostwa Polski Młodzików, które odbywały się pod koniec września, przyniosły nam wiele radości. Hermes na zakończenie zawodów został wiceliderem mistrzostw klasyfikacji medalowej, a medale zdobyli zawodnicy aż 70 klubów. A wszystko to za sprawą zdobycia przez naszych zawodników 2 złotych medali. Po zwycięstwie Julii Wiczkowskiej, 14-latki w kategorii do lat 15, w chodzie na 3000 metrów, po tytuł mistrzowski sięgnął także jej kolega Wiktor Jędrzejak w biegu na 2000 metrów, wygrywając bezapelacyjnie z dużą przewagą nad pozostałymi zawodnikami. 2 dnia mistrzostw biegu na 1000 metrów wystartowała Ala Ulaszewska. Ala podjęła wyzwanie, zaryzykowała, podjęła walkę o wszystko, o medal, ale tym razem po prostu sił nie starczyło, ostatecznie zajmując na miejsce 16. Jeszcze 200 metrów przed metą Ala prowadziła stawkę biegaczek. Niestety potem zaczęły się problemy, ale gratulacje za ambicje. Proszę Państwa, świetny poziom sportowy naszych zawodników pozwolił dużej grupie na zajęcie wysokich lokat na krajowych listach w swoich konkurencjach i w swoich rocznikach. I tak w pierwszej dziesiątce na krajowych listach sezonu 2018 znaleźli się Ola Kwiecień, która zakończyła sezon z najlepszym wynikiem w trójskoku oraz skoku w dal wśród 18-latek.
Agata Piekarz, najlepszy wynik wśród 17-latek w chodzie na 5000 i 3000 metrów. Michalina Zębik, najlepszy wynik w kraju wśród 18-latek w chodzie na 20 km i 6 wynik na 10 km. Weronika Stefaniuk, drugi wynik w kraju wśród 18-latek skoków z wyż. Wiktor Jędrzejak, drugi wynik w kraju wśród 15-latków w biegu na 2000 metrów. Marcelina Osińska, drugi wynik w kraju wśród 16-latek w chodzie na 5000 metrów. Paweł Gadomski, szósty wynik w kraju wśród 16-latków w biegu na 1500 metrów. Michał Zapart, ósmy wynik w kraju wśród 14-latków w biegu na 1000 metrów. I Aleksandra Wilczyńska, dziesiąty wynik wśród 14-latek w chodzie na 3000 metrów. To tyle, jeżeli chodzi o takie nasze bezpośrednie w 2018 roku wyniki. Dopiero się rozkręcam. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do wręczenia wyróżnień, upominków naszym młodym lekkoatletom, chciałbym, abyśmy poświęcili chwilę naszego czasu, aby przywołać wspomnienie, a najmłodszym tu obecnym przybliżyć postać osoby sportowo wybitnej. Tak się złożyło, że w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości pożegnaliśmy sportowca stulecia, naszą królową, królowej sportu, Irenę Szewińską. Najwybitniejszą lekkoatletkę w historii polskiej lekkiej atletyki. Siedmiokrotną medalistkę olimpijską. Dziesięciokrotną rekordzistkę świata. Dziesięciokrotną mistrzynię Europy. 24-krotną medalistkę mistrzostw Polski. Uznaną najlepszą sportsmenką świata w 1974 roku. W latach 1997-2009 była prezesem Polskiego Związku Lekkoatletyka, była członkiem Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W 2016 roku otrzymała najwyższe polskie oznaczenie państwowe Order Orła Białego i była to pierwsza przedstawicielka sportu, której przyznano takie wyróżnienie. Parę dni temu odbyła się w Warszawie Gala Sportu. Być może niektórzy z Państwa obejrzeli film o Irenie Szewińskiej. Kto nie widział, będzie miał teraz okazję go zobaczyć. A kto widział, na pewno jeszcze raz go chętnie zobaczy. Poproszę o ten film. Wielka, ale zwyczajna zarazem. Utytułowana, ale skromna jak każdy, który jej kibicował. Wybitna i tutaj już bez żadnego ale. Irenissima, nasza sportowa królowa. W lipcu minionego roku pożegnaliśmy sportsmenkę wszechczasów, Irenę Szewińską. Wzór najlepszych sportowych, ale także ludzkich cech. Nie ma kryterium, według którego moglibyśmy hierarchizować naszych sportowych mistrzów. Część z nich wciąż jeszcze daje świadectwo swojej nie tylko sportowej klasy. Części z nich już z nami nie ma. Poza sporem pozostaje jednak to, że to Irena Szewińska była tą jedyną, niepowtarzalną, niedoścignioną, bez szans na następców. Nasza sportowa królowa. Opowiadając o ludziach wybitnych, łatwo o patos. Ale jak mówić inaczej o siedmiokrotnej medalistce olimpijskiej w pięciu konkurencjach, dziesięciokrotnej rekordzistce świata, wreszcie ideałowi, który sportowe ideały głosił całemu światu. Nie ma bowiem olimpijczyka, którego Irenissima nie wsparłaby dobrym słowem, doświadczeniem, wreszcie przesłaniem, że to tylko i aż sport. Rywalizacja z jednej strony, ale i esencja zwykłego życia z drugiej. Nasza sportowa królowa. Gwiazdom sportu wygodnie jest się grzać w blasku własnej sławy. Tu wizyta, tam wywiad, jeszcze gdzie indziej sesja zdjęciowa. Irena Szewińska wychodziła poza ten komfort. Nad metropolię przedkładała sportową prowincję, gdzie dobrym słowem oddziaływała na tych, którzy na sportowe sukcesy nie mają szans, ale kochają sport za bezinteresowny wysiłek, który czyni człowieka szczęśliwszym. Gratulowała zwycięzcy, ale i temu, który doczłapał się do mety ostatni. Ceniła gladiatorów, ale nie gardziła maruderami. Taka była nasza sportowa królowa.
Wczytując się we wspomnienia Ireny Szewińskiej, można było przeczytać wiele anegdot, historii dotyczących jej licznych sukcesów. Były też i takie, które wieńczyła fraza: przegrała walkę z chorobą. Nie, Irena Szewińska nie przegrała walki z chorobą. Walczyła z nią do samego końca. Irena Szewińska zawsze była zwycięska. Nasza sportowa królowa. Bardzo wzruszające.